Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Witam serdecznie naszego gościa Marka Sawickiego, wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej PSL i dziedzica na Sawicach. Dzień dobry, panie dziedzicu. No co najmniej w siódmym pokoleniu. No to jak tam? Co słychać na wsi? Wiosna piękna, rzeczywiście troszkę chłodna, bo w stosunku do dwóch poprzednich lat okres wegetacji spóźniony co najmniej o 2 tygodnie. Forsycja jeszcze nie kwitnie, ale już morele, pierwsze wiśnie, kwiaty pokazują. Rzeczywiście jest bardzo głośno. Rano już od godziny 4:00, od świtania, ptaki śpiewają, żurawie krzyczą, bociany jajka zniosły, a w siedlisku, w gospodarstwie zadomowiła się w tym roku pójczka, bardzo rzadka, mała sówka, która jest pod ścisłą ochroną, nawet fotografować jej nie wolno. No proszę, proszę Państwa, to są uroki życia pana dziedzica. Panie dziedzicu, jeśli pan pozwoli, to jednak porozmawiamy o polityce. Bo jak słyszę, chcecie do tego dobra, jakim jest PSL, doprosić Jarosława Gowina. Pan co prawda jest sceptyczny, ale Władysław Kosiniak-Kamysz w Faktach TVN-u powiedział wprost, nie ma miejsca dla Gowina na listach PiSu i to rzecz pewna, a u nas przestrzeń otwarta. Wręcz zaprasza go na listy wyborcze już. No to jest ta tradycyjna ludowa gościnność i prezesa i Piotra Zgorzelskiego, natomiast dzisiaj w innej stacji słuchałem rzeczniczki Porozumienia i ona bardzo jasno określiła, że Jarosław Gowin i Porozumienie w tej prawicowej koalicji będzie trwać do końca kadencji i mimo, że w sobotę przedstawiło bardzo konkurencyjny w stosunku do PiSu i można powiedzieć wręcz opozycyjny program, to i tak z tej koalicji wychodzić nie mają zamiaru, więc pan jest pytanie, czy rzeczniczka Sroka kłamie, czy boi się Jarosława Gowina, czy boi się Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz już się porozumiał z Gowinem i Gowin jest w PSL-u, ale jakoś nie słyszałem, żeby prezes Kalinowski zwołał Radę Naczelną i ten fakt odnotował. Pełen złośliwości dzisiaj Marek Sawicki, naprawdę, złośliwostek, przepraszam, no może uszczypliwości, o, tak to powiedzmy grzecznie. Ale ja pytam poważnie o Gowina, dlatego że wie pan, bo to rzeczywiście ma pan rację, to jest w tej chwili taki kontredans, taki taniec dworski, co to raz jest bliżej, raz jest dalej, ale wygląda na to, że generalnie PSL-owi i Gowinowi blisko do siebie. Gowin jest teraz bardzo ciepło przez wszystkich z opozycji przyjmowany. Pan mówi, że pan sobie nie wyobraża koalicji, nie jest pan zwolennikiem koalicji z Porozumieniem, bo Gowin to indywidualista, no ale może jednak pan się przełamie, może PSL powinien przyciągnąć Gowina do opozycji. Panie redaktorze, warto rozmawiać o sprawach i rzeczach realnych, natomiast w mojej ocenie dzisiaj pani rzecznik Sroka jasno powiedziała, że nie widzi możliwości wyjścia z prawicy, dopóki Jarosław Kaczyński stamtąd nie wyrzuci, a nie wyrzuci, bo dzisiaj elementy łączące prawicę, a więc i wielkie spółki Skarbu Państwa, i fundusze celowe, i agencje, to wszystko sprawia, że ani Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje, ani Jarosław Gowin nie zaryzykuje, bo gdyby Jarosław Gowin był rzeczywiście przekonany co do konieczności zakończenia złej polityki PiSu i rządzenia Polską, to z pewnością przyszedłby i ostatecznie ogłosił, że tak, chce być premierem, chce być marszałkiem, proszę bardzo, przebudowujemy polską scenę polityczną, ale też trzeba być realistami. Niech pan myśli pan, że realistą nie jest na przykład marszałek Grodzki, który wzywa teraz, szybko, już, jeszcze dopóki trwa pandemia, mówi wprost, wzywa Jarosława Gowina do tego, by stworzył rząd z całą, podkreśla, całą opozycją, czyli od partii Razem po Konfederację. To samo mówi de facto Borys Budka, no i to samo mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, tylko pan jeden taki jakiś wstrzemięźliwy. Panie redaktorze, na bezrybiu i rak ryba, ale problem polega na tym, że do tańca trzeba dwojga, a czasami i siedmiorga. I dzisiaj widać wyraźnie, że jeśli chodzi o opozycję w Sejmie, to ja już wielokrotnie mówiłem o tym, tak jak tworzono tęczową koalicję europejską, że to się nie sklei. Tak również nie da się utworzyć dzisiaj opozycyjnego rządu, od Konfederacji poprzez Polskie Stronnictwo Ludowe do Lewicy Zandberga, bo to się po prostu zwyczajnie nie skleja, to się nie trzyma kupy, a może głównie kupy, więc zostawmy ten temat i nie dyskutujmy o rzeczach nierealnych, bo dzisiaj są ważniejsze sprawy do rozwiązania, nie jakieś tam budowanie rządu technicznego i opozycyjnej alternatywy. Dziś trzeba rzeczywiście uczciwie przystąpić do przebudowy Polski, do przygotowywania programów i to, co nas czeka, takiego najpilniejszego już w tej chwili,
to przede wszystkim przebudowa systemu edukacyjnego. Nie da się już wrócić w Polsce post-covidowej, w Europie post-covidowej do tego systemu edukacji. Tu dobrze byłoby, żeby powstała duża komisja postpandemiczna, która mogła jej przygotować i reformę edukacji, i reformę polityki zdrowotnej, i reformę służby zdrowia, bo to wszystko będzie wymagało przebudowy łącznie z administracją. Panie pośle, mówię zupełnie serio. To jest imponujące, co pan mówi, bo rzeczywiście to oznacza, że są w Polsce ludzie, którzy myślą o czymś więcej niż tylko o tym, czy by przyciągnąć, czy nie przyciągnąć kogoś. Ale z drugiej strony jednak, bo pan mówi, że to wszystko, że te pomysły na zmianę układu sił w tym Sejmie są nierealne. A ja panu mówię tak, no naprawdę, jak słucham polityków PSL-u, to oni oprócz pana nic innego nie robią, jak tylko mówią o tym, żeby zmienić układ sił. No, wicemarszałek Zgorzelski ogłosił teraz, że PSL buduje chadecję polską. A z kim ją właściwie chcecie budować? Proszę pytać o to wicemarszałka Zgorzelskiego. Ale to jest jego prywatna inicjatywa. Nie mam zamiaru wyręczać Jarosława Kaczyńskiego z odpowiedzialności za Polskę ostatnich 6 lat i najbliższych 2 lat, bo Jarosław Kaczyński być może nawet doprowadziłby do przesilenia parlamentarnego i oddania władzy na pół roku w ręce rządu technicznego po to, żeby przy wyborach parlamentarnych w glorii samodzielnie wrócić do władzy. Taki scenariusz mnie zwyczajnie doświadczonemu politykowi nie odpowiada i oczywiście radzę wszystkim, żeby dzisiaj zająć się przygotowaniem dobrych programów, bo przyjdzie czas, że rządzenie PiS-u się zakończy, może nawet wcześniej niż w 2023 roku, ale wtedy opozycja musi być rzeczywiście kompletnie dobrze przygotowana. Marek Sawicki z PSL-u jest naszym gościem. Do przejęcia władzy i rządzenia. Panie pośle, czy pan da sobie obciąć ręce, że Jan Filip Libicki, wasz senator, zagłosuje w Senacie przeciwko Bartłomiejowi Wróblewskiemu jako kandydatowi na rzecznika praw obywatelskich? Panie redaktorze, nie tylko nie dam sobie obciąć rąk, ale nawet nie dam sobie wyrwać jednego włoska z głowy. Zwłaszcza, że to dobro rzadkie. Natomiast ja wierzę w postawę i zachowanie senatora Libickiego. Rozmawiałem z nim kilkakrotnie. Oczywiście poglądy, jakie podziela z panem Wróblewskim, ja rozumiem i oczywiście w jakimś sensie też jestem konserwatystą, ale co innego poglądy i opinia, co innego funkcja rzecznika. Rzecznik ma być przedstawicielem obywateli wobec władzy, każdej władzy. Dobra, ja wszystko rozumiem, ale wie pan, że to nie pytanie... Nie można wybrać rzecznika, który jest reprezentantem jednej partii. Dobrze, ja rozumiem, to jest pańskie stanowisko. Ono mnie nie dziwi. Pytam tylko, czy wierzy pan, że Jan Filip Libicki zagłosuje tak jak reszta senatorów, czyli 2 pozostałych senatorów PSL-u, przeciwko Wróblewskiemu? Tak, wierzę w to, dlatego że Jan Filip Libicki wie, że w następnym rozdaniu będzie możliwość wyboru rzecznika niepartyjnego, niepolitycznego, rzecznika, o którym mówimy już od listopada. RMF24P i Interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Markiem Sawickim, z dziedzicem Sawickim. Proszę państwa, będzie nie tylko o polityce, będzie jeszcze o wiośnie i w ogóle o wszystkich fajnych rzeczach, czyli o z tym dziedzicem, to niech pan nie przesadza. Jeśli dziedzictwo rozumiemy jako sukcesję z pokolenia na pokolenie, to tak, kolejne 2 pokolenia już są po mnie na moim siedlisku. No i bardzo dobrze, no więc mówię dziedzic. Proszę państwa, miło. Serdecznie dziękujemy słuchaczom RMF-u, zapraszamy do internetu. Ale w ogóle wie pan, bo to takie piękne, staropolskie słowo dziedzic. Mówi się wtedy do człowieka... Tak, niestety ono się zdewaluowało, ale myślę, że dobrze, prawidłowo rozumiane, to rzeczywiście oznacza sukcesor z pokolenia na pokolenie i to jest rzeczywiście ta trwałość i przywiązanie do ojcowizny, do... No ale jak pan jest Sawicki z Sawic... Ale wie pan, od pokoleń... Sawickich w Polsce, pan się zdziwi, ale jest ponad 35 tysięcy. A to mnie nie dziwi akurat. W tym około 17 tysięcy kobiet, więc wszyscy Sawiccy i w Polsce, i poza granicami, a przecież w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie jeszcze sporo jest Sawickich, więc wszyscy Sawiccy mogą się czuć dziedzicami Sawic. Ale mogą wpaść w gości, ale to pan jest tam gospodarzem. W Sawicach Sawickich też jest kilkunastu. Tak, to są kiedyś rozmawialiśmy o tym. Rzeczywiście są takie wsie, gdzie tam rzeczywiście 1, 2, 3 rodziny i w zasadzie 300 osób już jest. No, u nas jest rodzin ponad 100 w naszych Sawicach. A nie, to widzi pan, to dużo. No nie, no, ale pytam, a nazwisk ile?
Nazwisk pewnie ze 35, ze 40. A to jednak dużo. No dobrze, ale to o wsi jeszcze porozmawiamy, jeśli pan pozwoli, jeszcze trochę o polityce. Mam w zasadzie dwa pytania, bo tak naprawdę to jedno dotyczy projektu, który złożyliście. Projektu o przywracającego taką przesłankę eugeniczną właściwie jako wystarczający powód do dokonania aborcji. Ten projekt złożyliście i on trafił do konsultacji. Wie pan, co się z nim dalej dzieje? Nie wiem, co się z nim dzieje, ale to nie chodzi o projekt przywracający sprawy czy aborcję eugeniczną, a przede wszystkim przywracający kompromis z 93 roku i to o ten projekt chodzi. No nie, żeby... no, ale generalnie chodzi o to, że ten kompromis został, jak pan mówi, jak się domyślam, złamany właśnie w ten sposób, że ta jedna przesłanka z trzech została zlikwidowana. No więc... Tak, ale jednocześnie zwracamy uwagę na to, że jeśli byśmy przywrócili ten kompromis i zapisali go w Konstytucji, to również stosowne komisje bioetyczne, medyczne musiałyby oceniać okresowo, jakie ewentualnie wady letalne dopuszczałyby ewentualnie możliwość aborcji, a nie sprawiały, że ona będzie automatyczna, pan, tak jak dzisiaj chce Platforma Obywatelska. A nie ma pan takiego poczucia, że właśnie tak naprawdę już nie ma amatorów na ten kompromis, że już nikt go nie chce? PiS być może by chciał, bo by mu to dało święty spokój. Panie redaktorze, myślę, że sprawa wróci, kiedy zaczną się pierwsze różnego rodzaju oskarżenia i problemy rodzin i kobiet. Natomiast oczywiście PiS wykorzystał tę kwestię w określonych celach politycznych, ale kiedy będzie potrzeba, to zawsze będzie do niej wracał. Więc żeby nie było gry tym tematem i tym problemem, warto go rozwiązać na poziomie konstytucyjnym. Dlatego mówimy o tym, żeby przyjąć go w drodze konstytucyjnej poprzez referendum. Wierzy pan, że Sejm w tej chwili, podzielony w każdej możliwej sprawie, jest w stanie większością 2/3 zmienić konstytucję? Panie redaktorze, jeśli nie jest w stanie zmienić konstytucji, to też nie przyjmie funduszu zasobów własnych Europy. Są sposoby na to, by to ratyfikować zwykłą większością. Są pomysły. Otóż myli się pan, bo już Trybunał w Karlsruhe, kiedy niemiecki parlament zrobił to obie izby zwykłą większością, zablokował podpis prezydenta. Jakby to panu powiedzieć, Trybunał w Karlsruhe, jakkolwiek bardzo ważny, jak słyszę, dla PSL-u, nie jest jeszcze w Polsce obowiązującą, znaczy instytucją, która posiada obowiązujące dokładnie prawa. Okazuje się, panie redaktorze, że jest obowiązujące, bo niech pan zwróci uwagę, że projekt Krajowego Planu Odbudowy i ustawy ratyfikującej zasoby własne Unii Europejskiej zszedł z rządu i jak coś dzisiaj słyszy, najprawdopodobniej wcześniej niż w czerwcu, pod obrady nie wróci. A po co się mają spieszyć? Niemcy i pozostałe państwa europejskie też jeszcze tego nie przyjęły, przynajmniej niektóre. I po co mamy wychodzić przed szereg, wychodzić z takiego założenia PiS? Po co sobie kłopoty na głowę Panie sprowadzać? Redaktorze, przecież PiS jest we wszystkim prymusem, więc dlaczego w tej sprawie miało nie być? No? Nie, to PSL jest prymusem, zwłaszcza w zgłaszaniu pomysłów, by Władysław Kosiniak-Kamysz został premierem. Ale zanim jeszcze do tego wrócę... Zostanie, to wszystko przed nim. To jest jeszcze młody, rozwijający się polityk. To ja porozmawiam z politykiem młodym, ale już doświadczonym Markiem Sawickim. Jeszcze jedno tylko pytanie i zaraz porozmawiamy o polityce, a później znowu wieś. Jedno pytanie to jest pytanie o dzień referendalny. Pamięta pan, jak żeście się tam kochali z Kukizem, to Władysław Kosiniak nawet w wyborach w 2019 roku ogłaszał, że to jest stały element programu PSL-u. Jeden dzień referendalny w roku, żeby właśnie takie wiążące referendum z niższym progiem frekwencyjnym wymaganym mogło się odbywać. Wrócicie do tego pomysłu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wrócimy do tego pomysłu. To dlaczego tak nie złożyliście projektu ustawy? Do pomysłu sędziów pokoju, tak jak wrócimy również do pomysłu wyboru prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. Tak, te wszystkie pomysły bez Pawła Kukiza będziemy realizować, bo one są warte wprowadzenia i poprawienia naszego systemu demokracji. Macie klub, macie posłów, moglibyście, przepraszam, przez te 2 lata przynajmniej jakiś jeden z tych projektów ustawy napisać. Panie redaktorze, napisać. Już kilkadziesiąt projektów leży, niektóre niestety nie mają nawet nadanego numeru. Jest między innymi projekt o faktoringu w rolnictwie, ale równie dobrze można by go rozszerzyć na całą działalność gospodarczą, bo dzisiaj największym problemem firm są rzeczywiście za płatniczej, nie, ale moment, fundusz faktoringowy mógłby te wszystkie problemy rozwiązywać.
Więc to nie jest tak, że my możemy wszystko wnieść i wnosić tylko dlatego, możecie, żeby wnosić, a możecie wnieść. Nie, panie pośle, bo sytuacja jest inna. Gdybyście to wnieśli, to wtedy ja chociażby mógłbym pytać PiS, przepraszam, a dlaczego nie chcecie, drogi PiSie, projektu ustawy o dniu referendalnym? Nie chcecie PiSie... To panie redaktorze, składam panu obietnicę, że zajmę się tym jako wiceprzewodniczący klubu i pana oczekiwania spełnię. W najbliższych dniach, myślę, dwóch, trzech tygodniach Paweł jestem Kukiz w stanie taką ustawę przygotować. Paweł Kukiz pana złoci. A ja jako dwuosobowe koło młodych PSL Warszawa Mokotów też jestem szczęśliwy. Miło koniczynkę złoto jeszcze pan dostanie. Ale ja mam już. Ale ja mam koniczynkę złoto. Złotej pan na pewno nie ma. Zielono pan sobie może zebrać w ogródku. Nie mam taką od was, mam taką od prezesa Kosiniaka, wtedy kiedy jeszcze nie był złota, na mnie... To taka koniczynka ozdobna, ale nie złota. Złota nie był to jest na za szczególne zasługi dla ruchu ludowego. A. Myśli pan, że kiedyś będą uczyć w szkołach, w szkole, taka trójca była w ruchu ludowym, Witos, Sawicki i Mazurek. To mnie cieszy. No myślę, że tak. Myślę, że obaj predysponujemy do tego, żeby przebić Witosa. Dobra, a teraz pan pozwoli, bo dostałem SMS-a, otóż uwaga, słucha nas, ogląda pan marszałek Zgorzelski, którego ja niniejszym serdecznie pozdrawiam. Ja jednak pan pozwoli, wrócę na sekundę do tego, do pytania o te ewentualne zmiany w tym Sejmie, bo pan cały czas mówi, to jest nierealne, dajcie mi wszyscy święty spokój. A ja panu mówię tak, Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz, Tomasz Grodzki, Piotr Zgorzelski, mogę to wymieniać naprawdę, czyli i politycy Platformy, i politycy PSL-u mówią wyraźnie, trzeba zmienić ten rząd jeszcze w tym Sejmie, trzeba wyrwać Gowina i wszystkich, jak oni mówią, uczciwych ludzi z łap PiS-u, stwórzmy rząd techniczny, Piotr Zgorzelski już się rozmarzył i mówi Kosiniak premierem, i wtedy będzie dobrze, i będzie szczęście, i mleko, i miód. To zaprosi pan Piotra Zgorzelskiego na rozmowę i niech on panu wyjaśni, jak to przeprowadzi i jak to zrobi. Bo ja w tych warunkach parlamentu tej kadencji takiej możliwości nie widzę i wyraźnie o tym mówię, bo jeszcze raz podkreślam, nie da się połączyć od Brauna poprzez Kosiniaka do Zandberga całego środowiska parlamentarnego i zrobić tak zwany rząd techniczny. Ale właśnie to byłby rząd techniczny na kilka miesięcy. Jeśli ktoś chce wyrzucać Jarosława Kaczyńskiego z odpowiedzialności przed upływem jego kadencji, to tylko zrobi mu dobrą przysługę. Ja naprawdę nie muszę wspierać Jarosława Kaczyńskiego w unikanie odpowiedzialności za złe rządzenie. No dobrze, panie dziedzicu, to porozmawiamy o wsi, jeśli może. To co pan tam na tej wsi uprawia teraz? Panie redaktorze, otóż pan doskonale wie, że ja od roku 86, kiedy przejąłem gospodarstwo, jednak cały czas poza gospodarstwem zajmowałem się działalnością także zawodową, a gospodarstwo traktuję jako hobby, jako właśnie dziedzictwo pokoleniowe i tak również traktuję to syn, więc jest to gospodarstwo wielkie, jest to gospodarstwo kilkunastu hektarowe w tej chwili. Są małe jagnięta, niebawem pewnie koło soboty już pójdą na łąkę. Są dwa koniki, oczywiście kurki, króliki i tak jak mówię, bardzo żywa, aktywna, dzika przyroda, która i wokół siedliska, i wokół gospodarstwa rzeczywiście pięknie rozwija się i od samego rana już gra muzyka. Czyli pan po prostu sobie mieszka na wsi, żeby było wygodnie, a pieniądze czerpie skądinąd, tak? A pracuje także poza gospodarstwem. Pan myślę, tak, że to jest no, dobry model, zamiast się pchać do wielkich, zabetonowanych miast. To u mnie we wsi jest przynajmniej w tej chwili 6-7 opuszczonych siedlisk i zapraszam, to jest niespełna 120 km od Warszawy. Panie redaktorze, można kupić takie siedlisko, rewitalizować i słuchać naprawdę porannej muzyki wspaniałych ptaków. Naprawdę, słowiki, co tylko pan chce. Niech mnie pan nie kusi, bo jeszcze będziemy sąsiadami. Zapraszam, przyroda przepiękna. Zalew, rybki można połowić, wszystko na miejscu. Las bliziutko, 200 kroków i jest się w lesie. Ale wie pan, że ludzie dostaną zaraz szału z zazdrości. Łosie, no? Dziki, jelenie, sarny, to wszystko na wyciągnięcie ręki. Można przez lornetkę i bez lornetki dobrze widać, bo blisko podchodzą. Wie pan, my w Warszawie akurat, w Warszawie też mamy sporo łosi.
No, i to nie, i w Warszawie nie tylko łosi, ale i dzików, i łosi rzeczywiście w stolicy. Tak, nie tak. I mi podpowiadają, że barany również też mamy, więc wie pan. No, barany i łosie to niestety powszechne zwierzęta w polskiej polityce. Nie tylko. O, do pana telefon. Nie wiem, czy pan odbierze, może warto. Już nie, już wyłączyłem. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I znaczy, ja mogę w ogóle bez końca. Zapraszam na wieś, przyjeżdżajcie na wieś. Rzeczywiście jesteśmy bardzo gościnni, otwarcia. Jak skończy się ten COVID, to i gryla dobrego zrobimy. Trzymam pana za słowo. Państwu serdecznie dziękuję. Proszę państwa, miłego dnia. No, nie ma tak jak rozmawiać z uśmiechniętym politykiem, naprawdę. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję.